Nie znasz go bliżej, to nic nie szkodzi. Za to my dobrze go znamy. W każdym razie wiesz, że to nie jest nasz człowiek i trzeba go raz uprzątnąć. Zatem, trzaśniesz go, my już poniesiemy wszelkie koszta. Podpiszemy skargę i pomyślimy o reszcie. Ale rzecz musi być zrobiona gładko. Potrzeba raz przeciąć ten ropiejący wrzut intelektualizmu i myślicielstwa. Uratować od zgorszenia to, co jeszcze mamy najdroższego. Tę młodzież naszą ukochaną, ten kwiat i nadzieję narodu. Jest dosyć tylko lekarstwo na to straszne zło moralne. Wyrwać je z korzeniem. Ukarać zdrajcę, który od pół wieku kopie grób własnej ojczyźnie i bogom rodzinnym. A kopie go w sercach młodego pokolenia. Lepiej, żeby jeden winny poniósł śmierć cielesną, niż żeby się moralnie truć miały tysiące. Upada w naszych czasach wszelki autorytet. Młodzież dzisiejsza nie szanuje ani bogów, ani ludzi, ani państwa, ani krwi, ani obyczajów przodków. A kto temu winien? Ukarać zdrajcę! Kopie klu ojczyźnie! Ma przeciąć ten wrzut! Wyrwać to zło z nos Ufanać, Jakieście wy obywatele odnieśli wrażenie, słuchając tych oskarżeń? Bo ja sam o się przy nich nie zapomniał, tak przekonująco mówili. Chociaż znowu prawdziwego powiem, po prostu nic nie powiedzieli. A najwięcej mnie u nich zadziwiło jedno z tych wielu kłamstw: jak to mówili, że wyście się powinni strzec, abym ja was nie oszukał, bo doskonale umiemy mówić. Że się nie wstydzili, toż ja zaraz czynem obale ich twierdzenie, kiedy się pokażę, że ja ani trochę mówić nie umiem. To mi się wydało u nich największą bezczelnością. Chyba, że oni tęgim mówcą nazywają tego, co prawdę mówi, bo jeżeli tak, to ja bym się zgodził, że nie tylko według nich jestem mówcą. Tylko serio, obywatele, nad na mnie wielu skarżyło już przed Wami i to od lat całych, a prawdy nigdy nie mówili. I tych ja się boję więcej niż tych koanitosa. Chociaż i to ludzie straszni, ale tam ci straszniejsi. Obywatele, oni mi jednego z was już jako chłopaka brali do siebie i wmawiali w was i skarżyli na mnie, że jest jeden taki Sokrates, człowiek mądry i na gwiazdach się rozumie i co pod ziemią to on wszystko wybadał, a ze słabszego zdania robi mocniejsze. Taka zaoczna skarga bez żadnej obrony. Obywatele, to oni, to ci, co o mnie takie pogłoski porozsiewali, to są moi straszni oskarżyciele. No bo kto to słyszy, ten zaraz myśli, że tacy badacze, to pewnie nawet i w bogów nie wierzą. A ze wszystkiego najgłupsze to, że nawet nazwisk ich nie można znać, ani ich tu wymienić. No chyba, że przypadkiem, który jest... Komediopisarzem. Jedni z zazdrości po twarzy w uszy Wam nakładli, a drudzy uwierzyli i z przekonania zrażają do mnie innych. A ze wszystkimi nieporadna godzina, bo ani ich tutaj przed sądem postawić nie można, ani rozumnie przekonać każdego, tylko tak człowiek musi niby z cieniami walczyć. Broni się, zbija zarzuty, a nikt nie odpowiada. Tak. No więc trzeba próbować wyjąć wam z uszu tę potwarz, która tam długi czas siedziała. Ale myślę, że to trudna rzecz. A cóż wtedy mawiali potwarcy, jakby więc prawdziwe oskarżenie, trzeba ich zaprzysiężone słowa przytoczyć. Sokrates powiadają, zbrodnie popełnia, i dopuszcza się występku. Badając rzeczy ukryte pod ziemią i w niebie, a ze słabszego zdania robiąc mocniejsze i drugich tego samego nauczając. To coś będzie w tym rodzaju. Przecież samiście coś takiego widzieli w komedii Arystofanesa, jak się tam taki Sokrates huśta, a mówi, że chodzi po powietrzu. I mnóstwo innych głupstw wygaduje, na których ja się nic, a nic, ani w szczególności, ani w ogólności nie rozumiem. Ja nie mówię tego, żem chciał uwłaczać tego rodzaju wiedzę, ale no mnie te kwestie nie obchodzą. Na świadków biorę wielu z Was. No powiedzcie jeden drugiemu, czy kiedykolwiek słyszał których, żebym ja mówił o takich rzeczach? Widzicie więc, że tyle samo warte i wszystko inne, co o mnie tłum opowiada. Jeżeli byście słyszeli, że ja biorę ludzi na wychowanie i robię na tym pieniądze, to także nieprawda. Chociaż mnie się to i bardzo podoba, jeśli by ktoś umiał ludzi wychowywać, jak na przykład Gorgias Lądiniów, i Prodikos z Chaos, i Hippias Elis. Obywatele, każdy z nich, Potrafi chodzić od miasta do miasta i namawiać młodych ludzi, którzy przecież mogą za darmo przestawać z kim tylko zechcą ze swych współobywateli, aby porzucili tamto towarzystwo, a obcowali z nimi. I za to im się płaci pieniędzmi, a w dodatku wdzięcznością. A tu jest jeszcze jeden taki mędrzec, Sparos. Dowiedziałem się niedawno, że przyjechał, bo przypadkowo spotkałem jednego obywatela, Kaliasza, z którym akurat między innymi rozmawiałem o jego dwóch synach. I mówię mu tak, Kaliaszu, jakby ci się tak byli twoi dwaj synowie źrebakami albo cielętami porodzili, no to my byśmy umieli wyszukać im kierownika i zgodzić go, żeby z nich zrobił piękne i dobre sztuki we właściwym im rodzaju zalet. No tak. No i to by był ktoś od koni albo od roli. No teraz, skoro są ludźmi, to kogo zamierzasz im wziąć na kierownika? Kto się tak rozumie na zaletach człowieka i obywatela? Jest kto taki, powiadam mu, czy nie? Ano pewnie, powiada. A któż taki? Skąd on i po czemu uczy? Ełenos, powiada Sokratesie, ten sparus po pięć min. A ja sobie pomyślałem, szczęśliwy ten Eonos, jeżeli on naprawdę posiada tę sztukę i tak pięknie uczy. Ja bym się sam chwalił i wysoko nosił, gdybym to umiał, ale, ale ja tego nie umiem obywatele. Więc pewnie ktoś powie, no tak dobrze, Sokratesie. A twoja robota jaka właściwie. Skądże się wzięły te potwarze na Ciebie? Powiedz nam, co jest, żebyśmy i my w Twojej sprawie nie popełnili jakiegoś głupstwa. O, kto tak mówi, ten mówi sprawiedliwie, jak ja uważam. Ja Wam zaraz spróbuję wykazać, co to jest takiego, co mi wyrobiło takie imię i taką potwarz? A słuchajcie. Może się komuś z was będzie zdawało, że żartuję. Tymczasem bądźcie przekonani, całą wam prawdę powiem. Bo ja przez nic innego, tylko przez pewnego rodzaju mądrość takie imię zyskałem. Ach, cóż tam za mądrość taka. Taka może jest i cała ludzka mądrość. A ci, o których przed chwilą mówiłem o ci muszą być pewnie jakąś większą mądrością, ponad ludzką miarę mądrzy, albo. sam nie wiem co powiedzieć, a tylko obywatele nie krzyczcie na mnie nie krzyczcie przytoczę wam świadka mojej mądrości, jeśli jaka jest i jaka Boga w Delfach. Znacie pewnie Hajryfonda, to mój znajomy bliski od dziecięcych lat. I wielu z was z ludu dobrze go znało. Otóż raz jak do Delfów przyszedł, ośmielił się o to pytać wyrocznie jak powiadam, nie róbcie hałasów obywatele. Zapytał tedy wprost, czy by istniał ktoś mądrzejszy ode mnie. No i pytia odpowiedziała, że nikt nie jest mądrzejszy, i, i to wam brat jego poświadczy. No bo tamten już umarł. Zważcie wtedy, skąd się wzięła po Kiedy Kiedym to usłyszał, zacząłem sobie w duchu myśleć tak. Coż by miała znaczyć ta zagadka? Bo ja się do prawdy, ani do małej, ani do wielkiej mądrości nie poczuwam. I przez długi czas nie wiedziałem, co to miało znaczyć. Aż potem... Powoli, powoli zacząłem tego dochodzić, o tak mniej więcej. Poszedłem do kogoś z tych, którzy uchodzą za mądrych, aby jeśli gdzie to tam na miejscu przekonać wyrocznie, że się myli i wykazać jej, że ten tutaj obywatel jest mądrzejszy ode mnie, a tyś powiedziała, że ja. Więc kiedy tak z nim rozmawiał, o, nazwiska wymieniać nie mam potrzeby. To był ktoś spośród polityków, który takie na mnie jakieś zrobił wrażenie. Więc kiedy tak z nim rozmawiał, zaczęło mi się zdawać, że ten obywatel wydaje się mądrym wielu innym ludziom, a najwięcej sobie samemu. A jest? Nie. No a potem próbowałem mu wykazać, że się tylko uważa za mądrego, a nie jest nim naprawdę. No i stąd mnie znienawidził. I wielu innych, co przy tym było. Wróciwszy do domu, zacząłem miarkować, że od tego człowieka jednak jestem mądrzejszy. No bo z nas dwóch zdaje się żaden nic nie wie, co piękne i dobre. Ale jemu się zdaje, że wie, choć nic nie wie. A ja... Jak czego nie wiem, tak mi się nawet i nie zdaje, że wiem. Więc może o tę właśnie odrobinę jestem od niego mądrzejszy, że jak czego nie wiem, to i nie myślę, że wiem. I stamtąd poszedłem do innego, który mi się również wydawał mądry. A to znowu takie samo odniosłem wrażenie. No i znowu mnie ten ktoś nienawidził. Ale trzeba było iść dalej, dojść. Co miała znaczyć zagadka? Iść do wszystkich, którzy wyglądali na to, że coś wiedzą. I dali pies, obywatele, bo przed wami trzeba prawdę mówić. Ja naprawdę odniosłem takie wrażenie, że ci, którzy cieszyli się najlepszą opinią, wydali mi się bo tejże największymi nędzarzami. A ci inni, lichsi z pozoru, byli znacznie przyzwoitsi. Naprawdę, co do porządku w głowie. O, po rozmowach z politykami poszedłem do poetów, tych, co to tragedie piszą i dytramby, i do innych, aby, jeśli gdzie to tam na miejscu, przekonać się niezbicie, żem głupsze od nich. Brałem tedy do ręki ich poematy. Zdawało się najbardziej opracowane. I bywało, rozpytywałem ich o to, co właściwie chcą przez to powiedzieć. No, żeby się przy tej sposobności też i czegoś od nich nauczyć. Wstydzę się wam prawdę powiedzieć, a jednak powiedzieć trzeba. Nieledwie wszyscy inni z boku stojący umieli znacznie lepiej niż sami poeci, mówić o ich własnej robocie. To też i o poetach się przekonałem niedługo, że to, co oni robią, to. To nie z mądrości płynie, tylko z jakiejś przyrodzonej zdolności. Mówią wiele pięknych rzeczy, tylko nic z tego nie wiedzą, co mówią. I oprócz tego zauważyłem, że oni przez tę swoją poezję uważają się za najmądrzejszych ludzi pod innymi względami, a wcale takimi nie są. Więc i od nich odszedłem, uważając, że tym samym ich przewyższam, czy i polityków. A także się zaczął sam siebie pytać, zamiast wyroczni. Co bym wolał? Czy zostać tak, jak jestem, i obejść się bez tej mądrości, ale też bez tej głupoty, czy też mieć jedno i drugie? I odpowiedziałem i sobie i wyroczni. Że już mi się lepiej opłaca zostać tak, jak jestem. No i z tych wtedy dochodzeń obywatele liczne się porobiły nieprzyjaźnie. I to ciężkie i straszne także stąd i po twarze poszły, i to imię stąd, że to mówią, mądry jest. A mnie się zdaje, że Bogowie tylko użyli mego imienia, biorąc mnie na przykład, tak jakby twierdzili, że ten z Was ludzi jest najmądrzejszy, kto jak Sokrates poznał, że nic nie jest naprawdę warte tam, gdzie chodzi o mądrość. Ja jeszcze i dzisiaj chodzę i szukam takiego, który mi się mądrym wydaje. A jeśli takiego znajdę, to zaraz no, z pomocą bogów dowodzę takiemu, że nie jest mądry. Ale to mi tyle czasu zabiera że nawet nie miałem okazji zrobić czegoś w swym życiu obywatelskim, o czym by warto było mówić, ani koło własnych interesów chodzić. Ostatnią biedę klepie przez tę służbę Bożą. A oprócz tego, chodzą za mną młodzi ludzie, a nieraz mnie naśladują i na własną rękę próbują takich badań na innych. Stąd ci, których oni na spytki biorą, gniewają się na mnie, a nie na nich i mówią, że to ostatni łajdak, ten jakiś Sokrates, i psuje młodzież. Oto jest, obywatele, cała prawda. Nie ukryłem przed wami ani małych, ani wielkich okoliczności. Nie pokrywałem niczego milczeniem, chociaż wiem, że to znowu nienawiść przeciwko mnie rozbudza. Ale to właśnie świadczy, że mówię prawdę, że taka jest potwarz na mnie i takie są jej przyczyny. Więc, na to, o co mnie moi pierwsi oskarżyciele oskarżyli, niech mi to za obronę przed wami wystarczy. A Melautosowi zacnemu i pełnemu troski o los państwa, jak powiada, i tym późniejszym, zaraz spróbuję odpowiedzieć, na no, że to już są inni oskarżyciele, więc weźmy znowu ich skargę pod uwagę. Ona taka jest, mniej więcej. Sokrates, powiadają zbrodnie, popełnia, albowiem psuje młodzież, nie uznaje bogów, które państwo uznaje. Tylko inne duchy nowe. Taka jest skarga. Przejdźmy ją punkt za punktem. Więc powiada, że jestem zbrodniarzem, albowiem psuję młodzież. Atyńczycy. A ja twierdzę, że to Meleotos jest zbrodniarz, bo sobie drwi z poważną miną lekko myślnie ludzi do sądu ciągnie i udaje, że mu serio idzie o rzeczy, na których mu nigdy nie zależało. Że tak jest, spróbuję wam wykazać. Mylotosie, tobie najwięcej zależy na tym, żeby młodzież była jak najlepsza. Tak. No to odpowiedz, proszę cię, tym tutaj obywatelom, kto to młodzież naprawia? No jasna rzecz, że ty wiesz, tego, co psuje, znalazłeś, jak powiadasz we mnie, więc i tego, co naprawia, nazwij, i donieś sądowi, kto to jest. Widzisz, Meloto się, że milczysz, i nie masz co odpowiedzieć. A może ty, i ci tutaj umieją młodych ludzi wychowywać i naprawiają ich. A może wszyscy Ateńczycy doskonalą młodzież, tylko ja nie. Ja jeden tylko psuję. Dobrze, ale odpowiedz mi, czy uważasz, że i z końmi rzecz się ma podobnie? Naprawiają konie wszyscy ludzie, a tylko jeden ktoś psuje? Czy też wprost przeciwnie: ktoś jeden, albo bardzo nieliczni ludzie, ujeżdżacze, Potrafią konie wychowywać i naprawiają je, a ci inni, jak się do tego zabiorą, psują je. Czy nie tak się rzeczy mają i z końmi i ze wszystkimi innymi żywymi istotami? Naturalnie, że tak. To wystarczy, to się dowiodłem, żeś się młodzieżą nigdy nie zajmował. Nie dbasz zgoła o to, o co mnie do odpowiedzialności pociągasz. A jeszcze nam powiedz, lepiej jest mieszkać wśród obywateli dzielnych niż w społeczeństwie złych ludzi. A ja miałbym aż tak zgłupieć, żeby mi tego nie pojmował, że jeśli kogoś w swym otoczeniu złym człowiekiem zrobię, to mogę potem sam czegoś złego z jego strony doznać. I takie straszne zło popełniam umyślnie, jak ty powiadasz? W to ja ci nie uwierzę. A myślę, że i nikt inny. Wedle skargi, którąś wniósł na piśmie, to uczę młodzież nie wierzyć w bogów, w które państwo wierzy, tylko w inne duchy, nowe. Taka, powiadasz, jest treść mojej nauki, gorszącej. Ateńczycy, mnie się wydaje, że on tę skargę napisał. Z buty jakiś, rozpusty i młodzieńczego humoru. Wszak wygląda, jakby zagadki układał i próbował, czy się też pozna Sokrates ten mądry, że ja sobie figle stroję i sprzeciwiam sobie samemu, czy też wywiodę w pole i jego, i innych słuchaczy. Bo mnie się zdaje, że on sobie sam zaprzecza w skardze, tak jakby mówił, popełnia zbrodnię Sokrates w bogów nie wierząc, ale w Bogów wierząc, pamiętajcie nie podnosić hałasów na mnie, jeśli ja tak starym zwyczajem będę prowadził rozmowę. Doprawdy rozpatrzcie ze mną, jak on to moim zdaniem mówi. Mylę o to się. czy istnieje taki człowiek, który w istnienie spraw ludzkich wierzy, a w istnienie samych ludzi nie wierzy? Czy jest ktoś, kto w istnienie koni nie wierzy, a tylko w roboty końskie? Albo w istnienie flecistów nie wierzy, a tylko pracę flecistów uznaje? Czy jest ktoś, kto w sprawy duchów wierzy, a w same duchy nie wierzy? Nie ma takiego, zacności, moja. Jeżeli ty nie chcesz odpowiadać, to ja ci to powiadam i wszystkim innym tutaj. Przyznajesz zatem? że ja duchy uznaję i nauczam o nich. Inna rzecz, nowe czy stare. Tyś to nawet za zaprzyciągnął na piśmie w oskarżeniu. Zatem jeśli ja w sprawy duchów wierzę, no to z konieczności muszę tym samym i w duchy wierzyć. A duchy, czyż nie uchodzą u nas za bogów? Albo za potomstwo bogów? Naturalnie, że tak. Bo ja zakładam, że ty się zgadzasz, skoro nie odpowiadasz. Zatem jeśli duchy to potomstwo bogów, to któryś człowiek mógłby wierzyć w istnienie dzieci bożych, a w samych bogów nie. Toż to by było podobne głupstwo, jak gdyby ktoś istnienie potomków koni i osłów przyjmował, a mianowicie muły, a w istnienie samych koni i osłów nie wierzył. A więc tak jest jak ja mówię, że ty zagadki układasz i figle stroisz, twierdząc raz, że ja w bogów nie wierzę, a potem znowu, że w bogów wierzę, skoro wierzę w duchy. A więc, że ja nie popełniam zbrodni tej wedle skargi Melotosa, na to, zdaje się, nie potrzeba już i długiej obrony. Wystarczy i to. Ale to, co już i przedtem mówił, że wielka przeciwko mnie nienawiść istnieje i to z wielu stron, to, bądźcie przekonani, jest święta prawda. I to jest to, co mnie zgubi. Nie Anytos ani Melotos, ale potwarz z wielu stron i zawiść. One już i wielu innych i dzielnych ludzi zgubiły. A myślę, że i gubić będą. Zgoła nie ma obawy, żeby to na mnie stanęło. Więc pewnie ktoś powie. No dobrze, Sokratesie, czy ty się nie wstydzisz, że się taką robotą zajmował, za którąś teraz gotów umrzeć? A ja bym takiemu sprawiedliwe słowo odpowiedział, że ty nieładnie mówisz, człowiecze, jeśli twoim zdaniem z góry widoki życia lub śmierci obliczać powinien człowiek, a nie na to tylko patrzeć, kiedy działa, czy postępuje słusznie. Czy niesłusznie, czy jak człowiek dzielny, czy jak człowiek lichy? Gdzie człowiek raz stanie do szeregu, bo to uważał za najsłuszniejsze, tam sądzę trzeba trwać, mimo niebezpieczeństwa, zgoła nie biorąc w rachubę ani śmierci, ani niczego innego, oprócz hańby. Przecież o śmierci. Żaden człowiek nie wie, czy przypadkiem nie jest największym ze wszystkich dobrem. A tak się jej ludzie boją, jak, jak gdyby dobrze wiedzieli, że jest największym złem. Przecież to nie jest głupota i to skutniejsza myśleć, że się wie to, czego człowiek nie wie. To też, jeśli byście mnie teraz i nawet i wypuścili. I nie dali wiary Anytosowi. Pod tym jednakże warunkiem, abym się nigdy więcej takimi poszukiwaniami nie bawił i nie filozofował więcej. A jeśli by mnie znowu na tej robocie schwytano, to zginę. Jeśli byście mnie, powiadam, pod takimi warunkami puścić mieli, to bym Wam odpowiedział, że ja Was naprawdę, obywatele, kocham całym sercem ale posłucham raczej bogów, aniżeli Was. I póki sił, póki tchu wystarczy, bezwarunkowo nie przestanę filozofować i pobudzać Was, i pokazywać drogę każdemu, kogo tylko spotkam. Zawsze będę twierdził, żeby się ani o ciało, ani o pieniądze nie troszczyć tak bardzo, jak o duszę, żeby była jak najlepsza gdyż nie z pieniędzy dzielność rośnie, ale z dzielności pieniądze i wszystkie inne dobra ludzkie, i prywatne, i publiczne. Jeżeli tak mówię i tym młodzież psuje, to może być, że to są rzeczy szkodliwe. Ale jeżeli ktoś twierdzi, że ja cokolwiek innego mówię, a nie to właśnie, ten kłamie. To też czy mnie wypuścicie, czy nie? Ja nie będę postępował inaczej. Nawet gdybym miał nie jeden, ale sto razy umrzeć, nie podnoście wrzasków, ateńczycy. Wytrzymajcie, jakem was prosił. Ja wam jeszcze coś takiego powiem, na co może będziecie krzyczeli, ale nie róbcie tego. Jeżeli mnie skażecie na śmierć, nie zaszkodzicie więcej mnie niż sobie samym. Przecież mnie nie może zaszkodzić ani anytos, ani Melotos, nawet by nie potrafili. No bo mnie się zdaje, że gorszy człowiek nie ma prawa zaszkodzić lepszemu. Oczywiście, oczywiście, może go zabić, tak, skazać na wygnanie, pozbawić czci i praw. Tylko, że te rzeczy on pewnie będzie uważał za największe nieszczęście, a ja zgoła nie uważam. Znacznie większe nieszczęście robić to, co on teraz robi. Niesprawiedliwie nastawać na życie człowieka. Jeżeli mnie skażecie na śmierć, nieprędko znajdziecie drugiego takiego, który by tak... Śmiech powiedzieć, jak bąk z ręki Boga puszczony siadał miastu na kark, a miasto niby koń wielki i rasowy, ale taki duży, że gnuśnieje i potrzebuje żądła, żeby go obudziło. I czymś takim dla miasta ja właśnie jestem. Ja od Bogów wam dany, ja, który was ciągle budzę, nakłaniam i besztam. Drugiego takiego nieprędko znajdziecie. Ale pewnie niejednego z was to zdziwi, że ja tylko tak prywatnie rad udzielam, a publicznie wystąpić nie mam odwagi. Wyjść na mównicę w tłum między was i rad udzielać państwu. Ateńczycy, Nigdy żadnego nie spełniałem urzędu w państwie. Raz tylko należał do Wielkiej Rady. Właśnie wtedy Brytania wypadała na naszą grupę Antiochidę, kiedyście wy uchwalili sumarycznie sądzić dziesięciu wodzów za to, że trupów po bitwie morskiej nie pochowali. Bezprawie, jakieście sami potem przyznali. Wtedy ja jeden spośród Brytanów powiedziałem, że niczego nie będę robił wbrew prawu i głosowałem przeciwko uchwale, mimo że retory gotowe były na miejscu mnie denuncjować i kazać odprowadzić, a wyście tego żądali i wrzeszczeli. Uważałem jednak, że powinienem raczej przy prawie i słuszności stać, aniżeli się Was trzymać, kiedy bezprawia uchwalacie ze strachu. Przed więzieniem lub śmiercią. Ale to było jeszcze za czasów demokracji w mieście. A kiedy przyszła oligarchia, to znowu tych trzydziestu posłało po mnie, abym razem z czterema innymi przyszedł do nich do okrągłego domu. No i kazano mi doprowadzić ze Salaminy Leona Salamiczyka, a mieli go stracić. Oni przecież mnóstwo takich różnych poleceń wydawali różnym ludziom, żeby mieć jak najwięcej współwinnych, wtedy ja nie słowem, ale czynem dowiodłem, że mi na śmierci zależy, przepraszam, ale Puh! ani tyle, kiedyśmy z okrągłego domu wyszli, ci cztery puścili się zaraz do Salaminy i doprowadzili Leona, a ja poszedłem prosto do domu. A i pewnie bym był wtedy śmierć poniósł za to, gdyby się ów rząd nie był w krótki czas potem rozwiązał. I na to znajdziecie wielu świadków. Tak. Czy myślicie, że ja bym spokojnie tyle lat przeżył zajmując się pracą publiczną, jak każdy dzielny człowiek, ani mowy obywatele? Jeżeli ktoś naprawdę walczy o słuszność, w imię prawa. A chce się choć czas jakiś ostać, musi koniecznie prowadzić prywatny tryb życia, a nie państwowy. No, i tyle by było, obywatele, co miałbym do powiedzenia na swoją obronę. To właśnie i inne tym podobne rzeczy. Bo pewnie któryś z was się zżyma, przypomniawszy sobie siebie samego on pewnie i w mniej poważnym procesie stawał, a jęczał i błagał sędziów, i łzami się zalewał, a dzieci swoje tu przyprowadzał, no żeby jak największą litość wywołać. Ja oczywiście nie będę robił niczego podobnego, choć się narażam, mógłbym sądzić na największe nieszczęście. I to nie pycha, obywatele, ani lekceważenie was, czy ja mam odwagę na śmierć, czy nie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, czy to wypada? I mnie, i wam, i całemu miastu? Bo mnie się zdaje, że to nieładnie, żebym ja takie rzeczy robił, i to z tym imieniem. Wszystko jedno, słusznym czy niesłusznym. Ja już niejednego takiego widziałem, który za coś pomiędzy ludźmi uchodził, a w sądzie wyprawiał, nie wiadomo co, jakby miał nieśmiertelnym zostać, gdybyście go nie skazali. Potem jeszcze gotów ktoś z obcych pomyśleć, że najdzielniejsi ludzie w Atenach, których obywatele sami wyróżniają godnościami, zaszczytami, niczym się nie różnią od kobiet. A nie mówiąc już nawet o tym, czy to wypada to nawet mi się to obywatele nie wydaje uczciwym. Prosić sędziego? I prośbami uwalniać się od odpowiedzialności? Przecież nie na to tutaj siedzi sędzia, żeby w podarunku rozdawał. Z łaski sprawiedliwość. Przecież przysięgał nie na to, że będzie folgował temu, który mu się spodoba, tylko że będzie sądził według praw. Niech wam się nie wydaje, że powinienem postępować w sposób, który mi się ani pięknym, ani uczciwym, ani zbożnym wydaje. Tym bardziej, że mnie dali dalibóg o bezbożność ten tutaj Melo o to oskarża. Gdybym na was wpływał i prośbami gwałt zadawał Waszej przysiędze, wtedy bym was uczył niewiary w bogów. I po prostu, broniąc się, oskarżałbym siebie samego, że bogów nie uznaje. Ale daleko do tego. Ja ich uznaję, obywatele, jak żaden z moich oskarżycieli. I pozostawiam bogom i Wam sąd o mnie. Niech wypadnie tak, jak będzie najlepiej dla mnie i dla was. Jeżeli się nie oburzam na to, co się stało, żeście mnie skazali, na to się składa. Bardzo wiele. A przede wszystkim to, że mnie nie zaskoczył niespodziewanie ten fakt. Ja się raczej dziwię, że taka wypadła liczba głosów po obu stronach. Nie spodziewałem się tak małej większości. Myślałem o dużej. Tymczasem widzę, że gdyby tylko 30 skorupek padło w drugą stronę, byłbym został uwolniony. Przeciwko Meleotosowi to uważam, że i tak wygrałem i to mnie tylko wygrał, ale to każdy przyzna, że gdyby się do jego skargi nie przyłączył Anytos i Lykon, musiałby zapłacić tysiąc drachm, no bo nie dostałby piątej części głosów. Ta. Więc ten obywatel proponuje dla mnie śmierć, a ja Jakąż ja mam podać ze swojej strony propozycję? No, oczywiście należy to. Więc cóż mi się należy za to, że wieczemu całe życie nie siedział cicho i nie dbał o to, co się troszczy wielu? O dom, pieniądze, strategie, mowy na zgromadzeniach, urzędy, obywatelskie spiski, bom się naprawdę za zbyt porządnego człowieka uważał. Więc cóż mi się za to należy? No, oczywiście, coś dobrego. I to coś dobrego w tym rodzaju, aby to odpowiadało mojej osobie. A cóż może odpowiadać człowiekowi ubogiemu, zasłużonemu, który musi mieć wolną wolę, żeby was mógł prowadzić? Ateńczycy nie ma nic odpowiedniejszego niż to, żeby takiemu człowiekowi dawać honorowy wikt w prytanejon, że o wiele więcej mnie się należy niż komukolwiek z Was, kiedy na koniu, ptaparą lub czterema konmi odniesie zwycięstwo w Olimpii, bo dzięki niemu zdaje się Wam, że jesteście szczęśliwi, a dzięki mnie jesteście. No i taki nie potrzebuje utrzymania, a ja potrzebuję. Jeżeli więc mam po sprawiedliwości proponować karę należytą, to proponuję honorowy wikt w Prytanejon. Myślicie pewnie, że i teraz mówię jak przedtem o wyjękach i błaganiach, bom się zaczął w zarozumiałości. To nie to obywatele. Ja naprawdę uważam, że dobrowolnie nikogo w życiu nie skrzywdziłem. No, ale was o tym nie przekonam. Mimo to, ja myślę, że gdyby u was istniało prawo, jak u innych ludów, żeby w sprawach gardłowych nie jeden dzień tylko sądzić, ale kilka, to prawdopodobnie dalibyście się przekonać. Otóż, mając głębokie przekonanie, że nie krzywdzę nikogo, daleki też jestem od tego, żebym miał siebie samego krzywdzić. A czemu właściwie? Ze strachu, a przed czym? Żebym nie poniósł tego, co dla mnie Melotus proponuje. Ależ ja powiadam, że ja nie wiem ani czy to coś dobrego, ani czy to coś złego. A proponować więzienie. Alboż mi się chce żyć w więzieniu? Jak niewolnik zależeć od ustawicznie zmieniającej się władzy od tych trzydziestu? Więc może proponować więzienie i grzywne, dopóki kary nie spłacę. Ale to to samo, co dopiero mówiłem. Poza tym ja nie mam pieniędzy, nie mam z czego płacić. Więc może proponować wygnanie? Tak, wybyście mi to może i uchwalili. Ale ja bym musiał być strasznie do życia przywiązany, gdybym nie mógł zrozumieć, że przecież wy, moi współobywatele, nie mogliście znieść mojego sposobu życia i myślenia, ale wam to zaczęło za nadto tak także chcielibyście się tego wszystkiego pozbyć, a obcy niby zniosą to tym łatwiej, ani mowy obywatele. I ładne bym ja miał życie tak chodzić od miasta do miasta i czekać, aż mnie znowu skądś wyrzucą. Ja jestem przekonany, że gdziekolwiek bym przyszedł, Młodzież będzie słuchała moich rozmów, tak samo jak wy tutaj. Jeżelibym ich pędził od siebie, oni się sami postarają o wygnanie mnie z miasta, namówią starszych. A jeślibym ich nie pędził, to mnie wygnają ich ojcowie i bliscy, ze względu na nich samych. No więc pewnie ktoś powie: No dobrze, Sokratesie. A cicho siedzieć i nic nie gadać ty nie potrafisz, jak sobie od nas pójdziesz precz na wygnanie? Otóż to. O tym najtrudniej przekonać niejednego z was. No bo jeżeli powiem, że to jest nieposłuszeństwem względem bogów, ja dlatego nie mogę siedzieć cicho, to mi nie uwierzycie, powiecie, że to drwiny. A jeżeli powiem, że to też jest i największe dobro dla człowieka, to tem mniej mi będziecie wierzyli, ale to tak jest, jak ja mówię. Tylko przekonać kogoś nie jest łatwo. Tak, więc gdybym miał pieniądze, mógłbym proponować grzywne. Którą by mi wypadało zapłacić. Tymczasem tak, no. Nie mam chyba tyle, ile bym potrafił zapłacić. Na tyle może mnie zechcecie skazać. Ja bym może mógł wam dać minę srebrem. Tymczasem ten tutaj Platon obywatele: Kryton, Krytobulus i Apollodoros proszą mnie, abym proponował trzydzieści min. Mówią, że sami ręczą za spłatę. A więc tyle proponuję. Porękę za srebro, będziecie mieli pewną, wy, którzyście mnie skazali, myślicie pewnie. Że przegrywam, bo za mało mam argumentów, takich, którymi bym Was mógł przekonać. Ani mowy obywatele. Przegrywam, bo za mało mam nie argumentów, tylko bez wstydu i bezczelności. I za mało mi się chce Wam mówić takich rzeczy, których byście Wy najchętniej słuchali. Gdybym tu jęczał i błagał sędziów, i mówił rzeczy poniżej mojej godności, jak ja uważam. Tymczasem ja ani przedtem nie miałem zamiaru robić niczego podłego z uwagi na niebezpieczeństwo, ani mi teraz żal, żem się w ten sposób bronił. Wolę zginąć po takiej obronie, niż tamtym sposobem żyć. Przecież w każdym niebezpieczeństwie jest wiele różnych sposobów. Na to, żeby się śmierci wymigać. Jeśli ktoś ma odwagę wszystko jedno, co robić, wszystko jedno, co mówić. Jest to rzecz trudna uniknąć śmierci. Znacznie trudniejsza zbrodni. No bo zbrodnia biegnie prędzej niż śmierć. Tak też i teraz. Ja tam powoli chodzę zwyczajnie, do, no to, to mnie to co wolniejsze zgoniło. A moi przeciwnicy, o to figury nielada i ostre, zadeczy ich to co szybsze. I teraz ja odchodzę w oczach waszych winien kary śmierci. Oni w oczach prawdy, winni zbrodni i krzywdy. I ja się doczekam kary i oni. A to może właśnie tak się było, powinno stać. Tak. Ja też tak myślę, że w sam raz tak jak jest. Ale chciałbym wam coś przepowiedzieć. Wy, którzyście mnie skazali. Jestem przecież u tego progu, u którego ludzie najwięcej wieszczyć zwykli, kiedy mają umrzeć. Przepowiadam wam więc, obywatele, że przyjdzie na was kara zaraz po mojej śmierci znacznie cięższa nad Zeusa niż ta, którą mnie teraz zabijacie. No bo wyście to dzisiaj zrobili, myśląc, że się pozbędziecie ciągłego rachunku sumienia w życiu. Tymczasem wypadnie wam coś zupełnie przeciwnego, powiadam wam. Więcej się znajdzie takich, którzy was oskarżać będą. Ci, których ja teraz byłem natchnieniem, a wyście tego nie widzieli, będą tym przykrzejsi, im są młodsi, to też was będą znacznie bardziej oburzali. Tyle słów wieśćby na pożegnanie z tymi, którzy mnie skazali. Z tymi zaś, którzy głosowali za mną. O, chętnie bym porozmawiał jeszcze chwilę, póki władza zajęta, no a ja nie odchodzę tam dokąd poszedłszy, umrzeć mi potrzeba. Więc możemy sobie jeszcze trochę porozmawiać. Chcę Wam jak przyjaciołom wyjaśnić tę moją dzisiejszą przygodę. Ja Wam powiem. Mnie się zdaje, że ta przygoda jest czymś dobrym dla mnie. Przecież niepodobna, żebyśmy rację mieli my, którzy uważamy, że śmierć jest czymś złym. A zastanówmy się też nad tym, jak wielka jest nadzieja na to, że to coś dobrego. No bo jednym z dwóch jest śmierć, bo albo tam. Niejako nic nie ma, i człowiek po śmierci nawet wrażeń żadnych nie odbiera? Albo też jest to, jak mówią, przeobrażenie jakieś i przeprowadzka duszy stąd na inne miejsce. Jeżeli śmierć to brak wrażeń, jeżeli to coś jak sen. To przedziwnym zyskiem byłaby śmierć, toż wtedy cały czas nie wydaje się ani odrobinę dłuższy niż jedna noc. A jeżeli zaś śmierć to przeobrażenie i przeprowadzka duszy stąd na inne miejsce, jeśli to prawda, co mówią, że tam są wszyscy umarli, to jakież może być większe dobro ponad nią? Toż ja przedziwne miałbym tam rozmowy, ile spotkał takiego Palamedasa i Ajasa, syna Telamona. Jeśli ktoś inny ze starożytnych poległ z niesprawiedliwego wyroku, porównywać jego cierpienia i moje losy, eh? myślę, wcale przyjemnym. Ileżby człowiek dał za to, żeby tak mógł wybadać takiego Odyseusza, który Wielkie Wojsko pod troje przyprowadził, albo Syzyfa, albo wielu innych, z którymi tam rozmawiać, wypytywać ich i badać ich, nieopisanym byłoby szczęściem. Przynajmniej tam za takie rzeczy na śmierć nie skazują, to pewna. Tak więc i wy, moi przyjaciele, powinniście z pogodą i nadzieją myśleć o śmierci. Tylko tę jedną rzecz mieć na oku: że do człowieka dobrego nie ma przystępu żadne zło, ani za życia, ani po śmierci, a bogowie nie spuszczają z oka jego sprawy. Tak też i teraz. Moja sprawa także nie poszła sama tym torem. Dla mnie to już rzecz jasna, że umrzeć i pożegnać się z kłopotami tego świata. No, lepiej dla mnie, ale o jedno was proszę. Synów moich, kiedy dorosną, każcie obywatele, dręcząc ich tak samo jak ja was. Jeżeli zobaczycie, że o pieniądze czy o cokolwiek innego więcej dbają niż o duszę jeśli by mieli, Pozory jakiejś wartości, będąc niczym naprawdę, poniewierajcie ich tak samo jak ja was. Jeżeli to zrobicie, spotka mnie sprawiedliwość i mnie, i moich synów. No, ale oto już i czas odejść. Mnie. Mnie na śmierć, ale wam do życia. Kto z nas idzie do tego, co lepsze? Tego nie wie jasno nikt, chyba tylko bogowie.